naszą dzisiejszą uroczystość oddaniem pamięci, honoru, czci i łączeniem się w bólu z rodzinami, które ucierpiały w wyniku zdarzenia, które miało miejsce w tym tygodniu przy naszej wschodniej granicy. Szanowni Państwo, żyjemy w bardzo trudnym czasie. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Bezpieczeństwo państwa. Budujemy silną, nowoczesną Polskę. Polskę, która jest oparta na silnym fundamencie. Tym fundamentem jest rodzina. I tym fundamentem rodziny, wsparcia rodzin z dziećmi, naszych drogich seniorów, ja chciałabym Państwu w imieniu polskiego rządu przede wszystkim podziękować i zapewnić, że w ramach solidarności międzypokoleniowej, w ramach naszej odpowiedzialności będziemy tak realizować działania polityki prorodzinnej, aby Państwa wspierać każdego dnia, abyście Państwo mieli poczucie bezpieczeństwa, zamieszkiwania na naszym kraju, ale także bezpieczeństwo finansowe, ale także aktywność, bo ta aktywność dla Państwa jest bardzo ważna. Pozwólcie Państwo, że w tym wyjątkowym dniu, kiedy cieszymy się z tego, że 104 lata żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie, po 123 latach bycia w niewoli, a tocząca się wojna za wschodnią granicą na Ukrainie, która walczy o swoją wolność, ale także wolność naszego kraju i tak naprawdę o wolność świata, przede wszystkim podziękujemy wszystkim, którzy wspierają te działania. To wyjątkowe, ważne działania wsparcia i humanitarnego, wsparcia militarnego, te działania cały czas są podejmowane. Ale przede wszystkim nasza polityka senioralna oparta jest na dwóch silnych filarach. Wsparciu finansowym, to godne waloryzacje, to 13. emerytura, to 14. emerytura, która już na stałe pozostanie z Państwem, z naszymi drogimi, kochanymi seniorami. Pomimo tego trudnego czasu, kiedy wielokrotnie pytają nas, czy rzeczywiście polskie państwo stać na to, aby prowadzić taką politykę społeczną, aby wspierać rodziny, wspierać seniorów, odpowiedź jest jednoznaczna. Tak, to jest nasz obowiązek. To jest podziękowanie dla Państwa za to, że wychowaliście młode pokolenie, za to, że pokazaliście młodemu pokoleniu, jak należy przejść przez życie ze spokojem, z godnością, wyznaczając sobie cele najbardziej dalekosiężne. Ale zawsze musimy pamiętać, że przede wszystkim dochodząc do tych celów, musimy mieć silny kręgosłup. Wielokrotnie trzeba iść pod prąd, osiągać te cele w myśl działań dobra dla drugiego człowieka. I to zobowiązujemy się realizować i realizować będziemy. Tutaj obecni Państwo parlamentarzyści, które zapewne będą właśnie do Państwa kierować te słowa, abyście Państwo czuli się bezpieczni i te słowa podziękowania. Szanowni Państwo, również w obszarze wsparcia, tego wsparcia dla seniorów, dla rodzin, bardzo dla nas ważny jest obszar wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To właśnie nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, podjął konkretne działania, aby odmieniać sytuację zarówno osób niepełnosprawnych, jak i opiekunów tych osób, rodziców. Zdajemy sobie w pełni sprawę, jak należy te zadania podejmować. Przypomnę tylko, że rok 2022 to 37 miliardów złotych wsparcia dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami, a rok 2015 to 15 miliardów złotych. Otworzenie, rozwijanie Funduszu Solidarnościowego, opiekun, asystencja osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Ale przyjęliśmy w zeszłym roku strategię opracowaną przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, która pokazuje kierunki dojścia do kolejnego wsparcia osób potrzebujących. I te działania będziemy realizować z pełną odpowiedzialnością, z pełną konsekwencją. Szanowni Państwo, ale dzisiaj ten dzień patriotyczny powinien być dla nas wspólnym świętowaniem, cieszeniem się z tego właśnie, że żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie, z tego, że możemy być tutaj dzisiaj razem, że możemy wspólnie porozmawiać, pobyć
i cieszyć się z tego, że przede wszystkim to bycie razem daje siłę, daje moc, daje wsparcie. Ja chciałabym Państwu podziękować. Podziękować z głębi serca za to, że tutaj jesteście, że będziemy wspólnie śpiewać i pieśni patriotyczne, będziemy wspólnie rozmawiać, bo na to będzie też czas. Dziękuję też mojej mamie, która jest tutaj ze mną. Bo to właśnie siła, moc. Szanowni Państwo, dziękuję pięknie, życzę przede wszystkim dobrego, wspólnego bycia razem. To jest dla nas wszystkich bardzo ważne.